Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałam dla Was ulubieńców z całego roku 2015. Są to ulubieńcy zarówno kosmetyczni oraz pielęgnacyjni. Powiem Wam, że ten film miał się w ogóle nie ukazać, bo nie miałam pomysłu, żeby go nagrywać. Stwierdziłam, że skoro nagrywam co miesiąc ulubieńców, to nie warto nagrywać takiego zbiorczego filmu. Potem doszłam jednak do wniosku, że przez rok wiele się zmieniło. Odkryłam na przykład w stosunku do produktów do brwi jeden produkt, który stał się moim ulubieńcem. Następnie znalazłam coś dużo lepszego, co teraz będę używać namiętnie i do poprzedniego produktu już nie wrócę. Dlatego stwierdziłam, że takie podsumowanie roku będzie naprawdę bardzo fajne. Tym bardziej, że nagrywałam przez cały rok ulubieńców, to chyba jednak jestem zobowiązana, żeby nagrać ten film. Ostatnio przybyło również też bardzo dużo widzów nowych, a wiadomo, że nie każdy będzie się chciał obejrzeć ulubieńców z ostatnich 12 miesięcy w formie 12 filmów, co zajmie naprawdę bardzo dużo czasu. Dlatego stwierdziłam, że podsumuję wszystko w jednym materiale. Ten film pewnie będzie bardzo długi, dlatego ja teraz nie będę przyciągać i zaczynamy. Zacznijmy może od kolorówki i od produktów do twarzy. Moim zupełnym ulubieńcem do twarzy jako baza jest baza Lasting Finish z Rimmel. To opakowanie już jest praktycznie na wykończeniu. Starczyło mi ono chyba na 9 czy 10 miesięcy. Jestem z niego bardzo zadowolona. Fantastycznie wygładza skórę. Fantastycznie utrzymuje makijaż. Moja cera przestała się dzięki używaniu tej bazy przytłuszczać. Baza ta sprawia, że podkład fajnie się wtapia. Nie spływa mi z twarzy. I naprawdę po 20 godzinach makijaż wygląda super. Jest silikonowa, tutaj chciałabym uprzedzić. Co prawda ja na składzie się nie znam, ale potrafię to wyczuć. Mnie jednak nie zapycha. Tylko mała uwaga, ja tej bazy używam tylko i wyłącznie na wielkie wydarzenia albo jeżeli wiem, że będę miała makijaż ponad 10 godzin. Dlatego jeżeli chcecie ją używać na co dzień, to nie wiem, czy mogę dawać Wam rekomendacje, bo nie używam jej w ten sposób. I być może niektóre osoby zapcha. Dla mnie jest rewelacyjna, mnie się sprawdza i gorąco Wam polecam. Co do podkładu, moim totalnym ulubieńcem, którego mam od kwietnia, jest Bourjois Healthy Mix w kolorze 51 Light Vanilla. Jest fantastycznie dopasowany do mojej skóry, fantastycznie wtapia się w cerę, nie odcina się, nie tworzy efektu maski. Zawsze miałam problem ze znalezieniem dobrego koloru podkładu. Ten jest idealny, w dodatku daje super świeże wykończenie i jest to zdrowy błysk, nie jest to coś ale przytłuszczająca się cera, tylko naprawdę mi się sprawdza. W dodatku zauważcie, że ja tą butelkę mam od kwietnia. Tak, od kwietnia, bo kupiłam go w Wielki Czwartek albo Wielki Piątek. Był nawet z tego vlog. I powiem Wam, że jeszcze trochę mi to zostało. Już pomalutku muszę się zacząć rozglądać za nową butelką. I wiem, że jest to jeden z najlepszych podkładów ostatnich lat, który miałam przyjemność nakładać na swoją twarz. Dlatego jeżeli szukacie bardzo jasnego, bardzo fajnego podkładu w neutralnym kolorze, który super się wtapia i który super wygląda i super się utrzymuje, to gorąco polecam Wam ten produkt. Co do pudru, moim totalnym ulubieńcem jest Rimmel Stay Matte w kolorze 001 Transparent. Poczekajcie, sprawdzę, czy to jest... Tak, 001. Bo nie wiedziałam, czy 000 czy 001, ale jednak jedynka. Jest to naprawdę super produkt, który jest bardzo wydajny. Ja przez pół roku zużyłam jedno takie opakowanie, bo teraz Wam pokazuję zupełnie nową sztukę, którą dosłownie niedługo będę używać. Puder sprawia, że moja twarz w ogóle się nie przetłuszcza. Wystarczy raz go nałożyć i nie muszę go dokładać, a to się naprawdę rzadko zdarza, żebym nie musiała poprawiać makijażu w ciągu dnia. A czasami, jak wiecie, potrafię mieć makijaż 12-15 godzin w ekstremalnych sytuacjach czy na jakichś imprezach. Dlatego, jeżeli szukacie bardzo dobrego, bardzo matującego pudru, który jest w dodatku transparentny, który fajnie ugruntuje podkład, ale nie stworzy Wam maski i który naprawdę jest wydajny i się sprawdza, to polecam, żebyście przetestowali ten produkt. Ja za niego mogę ręczyć, jest świetny. Jak widzicie, mam kolejne opakowanie i jestem z niego bardzo zadowolona. Co do korektoru pod oczy, to niestety testowałam chyba dwa produkty czy trzy w tym roku. Nie, dwa. I żaden mi się nie sprawdził, więc w tej chwili nie mam żadnego swojego ulubieńca. Dlatego w tej kategorii Wam nic nie pokażę.
Ale co do korektoru na niedoskonałości, to gorąco polecam Wam Catrice Camouflage. Ja mam go w odcieniu 010 Ivory. Jest co prawda troszeczkę ciemny, ale jeżeli nakładamy go palcem i dobrze wklepiemy w skórę, to naprawdę potrafi się fajnie dostosować, jest niewidoczny i bardzo się sprawdza. Co prawda jest ciężki i ja go nie stosuję, nawet nie próbowałam na obszar pod oczami, ale na wszystkiego rodzaju wypryski mi się sprawdza. Dlatego, jeżeli szukacie sprawdzonego korektoru, który działa dosłownie jak Photoshop i wymazuje wszystkie niedoskonałości na twarzy, to gorąco Wam polecam spróbować. W tym roku zaczęłam również konturować twarz i moim ulubieńcem jako bronzer jest produkt Skobo. Jest to numer 308 Sahara Sand. Jest to naprawdę świetny kosmetyk. Ja go używam od ponad 8 miesięcy. Jak widzicie, zużycie jest znikome. Niestety jedyną wadą jest opakowanie, które strasznie się niszczy. Ja mam nadzieję, że będziecie w stanie to zobaczyć. Jest strasznie porysowane, a trzymam je normalnie w koszyczku. Ale produkt jest bardzo wydajny. Ma super kolor do jasnej cery. Teraz dostępny jest również ciemniejszy odcień. To jest naprawdę fajne. Bardzo ładnie konturuje, super się utrzymuje. Nie zanika z twarzy. Ładnie się rozciera. Dlatego jeżeli szukacie delikatnego bronzera, bo na przykład jesteście bladziochami, to polecam Wam ten Skobo. Co do róży, to mam dwóch ulubieńców, bo zależy od nastroju i makijażu. Używam albo zimnego różu, albo ciepłego. Pierwszym moim ulubieńcem jest produkt z Avon. Co prawda jest to edycja limitowana, ale myślę, że ten kolor jeszcze się pojawi, albo nawet jest w ofercie. Jest to kolor Heavenly Pink. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda w środku. Jak możecie zobaczyć, jest to produkt, który ma bardzo cukierkowy, jasno-różowy, żywy kolor. I naprawdę wygląda super na skórze. Dodatkowo jest bardzo napigmentowany. Jego jedyną wadą jest to, że troszeczkę ciężko się blenduje i czasami można sobie zrobić nim krzywdę. Ale jeżeli nauczymy się z niego korzystać, to efekt jest naprawdę super. Tak jakbyśmy miały zdrowe rumieńce na twarzy. Dlatego gorąco Wam polecam ten róż. Jego utrzymywanie się jest naprawdę dobre. Nie znika z twarzy. W dodatku jest bardzo wydajny, jak możecie zobaczyć. No i tak jak mówiłam, ma tylko tą jedną wadę. A róże z Avon są naprawdę w dobrej cenie. Jeżeli na przykład chcecie zacząć swoją przygodę, to polecam Wam ten produkt. Drugim moim ulubieńcem w różach jest róż z NYX w kolorze 25 Pinchet i zaraz Wam go pokażę. Jak możecie zobaczyć, jest to prześliczna brzoskwinia, która naprawdę wygląda super świeżo na twarzy, która jest bardzo delikatna, ale zarazem ciepła. W dodatku tutaj pewnie tego nie będzie widać. Ten róż ma piękne, małe drobinki, które super odbijają światło, ale nie są aż tak intensywne, żeby nie móc używać rozświetlacza. Naprawdę fajnie się zgrywa z innymi produktami. Przepięknie się blenduje. Naprawdę jest to produkt fenomenalny. Jest dużo lepszy niż ten z Avon. Tamten znalazł się w moim ulubieńcach z powodu koloru, a ten jaki koloru i pigmentacji. Dlatego jeżeli się zastanawiacie, to szukajcie w NYXie róży. One są naprawdę super i mają dużą gamę kolorystyczną. Myślę, że w tym roku też skuszę się sama na kolejny odcień. No sami zobaczcie, jak to ślicznie wygląda. Dlatego polecam Wam gorąco róże z NYXa. Co do rozświetlaczy. Jak wiecie, dopiero pod koniec grudnia kupiłam Mary Luminizer. Jeszcze nawet na jej temat nie mam dokładnej opinii, a co dopiero miałabym Wam ją pokazywać ulubieńca w roku. Dlatego w tej chwili pokażę Wam dwa rozświetlacze, które uwielbiam i które używam przez dobrych kilka miesięcy. Jak możecie zobaczyć, są to rozświetlacze z Lovely i to jest złoty i srebrny. Uwielbiam te produkty, one naprawdę są fantastyczne. Jeżeli szukacie czegoś, co Wam ładnie rozświetli skórę, co stworzy efekt tak naprawdę tafli, sztucznej tafli, tylko trzeba uważać, bo tymi produktami można naprawdę przesadzić, ale jeżeli nauczymy się z nich korzystać, to efekt, który potrafimy nim uzyskać, jest niesamowity. Produkty są trwałe, ładnie się utrzymują, ładnie odbijają światło, są zauważalne na twarzy. W dodatku są bardzo tanie
i dostępne w każdym Rossmanie. Myślę, że tutaj nie trzeba nic więcej mówić. Jedyne co to mogliby popracować nad tymi opakowaniami, bo są tandetne naprawdę. I łatwo się rozpadają i można je strasznie uważać. Ale jeżeli szukacie super oświetlaczy, na przykład na początek swojej przygody z makijażem, to gorąco Wam polecam. Ciężko mi było wybrać ulubione cienie do powiek, bo jak wiecie, jeżeli już użyłam cieni, to bardzo często użyłam cieni kolorowych, mam bardzo dużą kolekcję cieni, bo lubię kolekcjonować, bo jak wiecie, cienie w kamieniu tak szybko się nie psują. Dlatego było mi ciężko wybrać cokolwiek, ale w końcu zdecydowałam się na to, żeby Wam pokazać jedną paletkę. I jest to paletka z Make Up Revolution, a dokładnie spod linii I Heart Make Up. I jest to paletka Dead by Chocolate. Jest to pierwsza paletka z serii tych paletek czekoladowych. I jak wiecie, ja uwielbiam te paletki. One mi się super sprawdzają. Uważam, że jakość tych cieni jest naprawdę, naprawdę rewelacyjna. Pozwólcie, że już ich nie będę otwierać, ale te cienie są naprawdę rewelacyjne. Kto chce, może sprawdzić w Google Swatcha. Ja naprawdę jestem zachwycona jakością tych wszystkich paletek. Jak wiecie, mam wszystkie 5, które do tej pory wyszły, ale ta jest chyba moją ulubioną, bo była kupiona przeze mnie jako pierwsza, dlatego też, że najbardziej mi się podobała kolorystycznie. W dodatku ma ona dużo chłodnych odcieni, ciemnych odcieni, które naprawdę super się sprawdzają na przykład na wieczorne imprezy, czy też właśnie na koncerty, a w dodatku jest tam takie piękne złoto. Dlatego to jest moja ulubiona paletka w tym roku i ogólnie polecam Wam cienie z Make Up Revolution. Tuszem, który najbardziej sprawdza mi się w tym roku, jest tusz z L'Oreal. Wybaczcie, ale nie potrafię tego wymówić prawidłowo. Volume Million Lashes Soul Couture. Ja go używam co prawda od 2 czy 3 miesięcy, ale ten tusz jest rewelacyjny. Ja ogólnie co do tuszy mam bardzo duże oczekiwania, ponieważ przetestowałam bardzo wiele tego typu produktów i większość mi nie przypadła do gustu. I zawsze szukam spektakularnego efektu sztucznych rzęs, bo wiem, że potrafię na swoich rzęsach naturalnych osiągnąć tylko i wyłącznie dzięki takiemu produktowi, a nie doklejeniu kępek czy też właśnie ogólnie sztucznych rzęs. Efekt super wow, dlatego szukam produktu, który szybko nie gęstnieje, który się nie osypuje, nie rozmazuje i który naprawdę daje fenomenalny efekt. I ten tusz taki jest. Uwierzcie mi, że ja potrafię ocenić tusz po 2-3 użyciach i wiem, że ten się naprawdę sprawdza. Jest on ulubieńcem i Maksyneczki, i ulubieńcem Julii Kobus i tak naprawdę widziałam go na wielu kanałach. Dlatego jeżeli szukacie tuszu, który co prawda troszeczkę kosztuje, ale myślę, że warto za ten efekt zapłacić, to polecam Wam ten tusz. Mam 2 ulubione kredki do oczu i pokażę je Wam bardzo szybko, bo jak zobaczyłam, ile ten film już ma, to aż się przeraziłam. Pierwszą z nich jest kredka z Rimmela. Jest to kolor, już Wam mówię, 213 in the nude. Jest to kredka wysuwana z gąbeczką. Jest to produkt idealny na linię wodną. Ja przetestowałam w tym roku bardzo dużo produktów, właśnie pod tym kątem, dużo kredek. I były to kredki białe, były to kredki cieliste, były to kredki nude. I właśnie ten produkt najlepiej mi się utrzymuje. Nie podrażnia oczu, fajnie się sprawdza, jest długotrwały. Dlatego naprawdę gorąco Wam polecam tą kredkę. Jeżeli chcę zagęścić linię rzęs, aby narysować jaskółkę, to zawsze używam tej oto kredki z Super Shock. W kolorze akurat czarnym tutaj mam. Jak pewnie dobrze wiecie, posiadam srebrną kredkę również Super Shock i często używam jej jako bazę pod cieniem. Czarnej co prawda jeszcze tak nie używałam, bo nie robię zazwyczaj takich ciemnych smokey eyes, ale naprawdę ta kredka jest godna polecenia. Jest bardzo miękka, bardzo kremowa, bardzo wydajna, bardzo dobrze się utrzymująca, nie rozmazująca się, dlatego gorąco Wam polecam. Moim ulubionym produktem do drugi w tym roku, i jest to moja druga sztuka, jest Brow Satin z Maybelline w kolorze Dark Brown, tak, Dark Brown. Jest to naprawdę produkt rewelacyjny. Ja dzisiaj mam akurat nim pomalowane brwi i wiem, że niektórzy są, że mam troszeczkę je za ciemne. Ja akurat taki efekt bardzo lubię. Teraz już mi troszeczkę zeszła farba z włosów. Tego też jest bardziej wyraźny. Ale ten produkt jest
bardzo wydajny i wiem, że wiele osób uważa, że jednak nie jest. Ja używałam go przez około 3-4 miesiące, gdzie naprawdę prawie codziennie malowałam nim brwi. Dlatego uważam, że jest on bardzo wydajny, bardzo fajny. Co prawda cienia nie używam, jakoś mi nie przypadł mi do gustu. Ale kredka jest rewelacyjna, super się utrzymuje, nawet deszcz jej nie rozmazuje. Fajnie wygląda i można osiągnąć naturalny efekt. Co prawda ja mistrzem w tym akurat nie jestem, ale naprawdę warto go przetestować i to jest mój ulubieniec do brwi. Ja jestem ogromną miłośniczką produktów do ust. Jak wiecie, uwielbiam pomadki i noszę pomadki w przeróżnych kolorach. Dlatego przygotowałam dla Was teraz 4 moje najbardziej ulubione produkty. Chodzi mi też, żeby przekazać Wam gamę kolorystyczną oraz prawdziwe perełki. Ciężko mi było je wybrać, no ale musiałam coś wybrać. Pierwszym i chyba największym moim ulubieńcem jest pomadka z NYX. Jest to kolor 640. Już Wam pokazuję. Jest to prześliczny pudrowy róż i jest to pomadka długotrwała. Co to znaczy? Ma ona zupełnie inną konsystencję niż na przykład to z Golden Rose, bo ta pomadka działa w ten sposób, że jeżeli ją nakładamy, jest bardzo kremowa, bardzo ładnie sunie po ustach, super się rozprowadza, jest naprawdę bardzo przyjemna. Potem ona zastyga po około 2-3 minutach, ale nie zastyga tak na taki kamień, na taką skorupkę, tylko zastyga w takiej coś jakby żelową formułę, że ona nie jest taka płynna, ale nie jest sucha. I jest bardzo, bardzo długotrwała. Co prawda, jeżeli zaczniemy jeść czy pić dużo, to wiadomo, że jednak nie zostaje na tych ustach, bo ona nie jest super long lasting, ale naprawdę bardzo długo się utrzymuje, jak na takie zwykłe pomadki. Jest bardzo przyjemna i komfortowa w noszeniu, bardzo wydajna i bardzo ją lubię. Drugim moim ulubieńcem są pomadki z Maybelline z tej serii. Nie będę przytaczać jej nazwy, bo naprawdę nie jestem w stanie jej wymówić. Ale wiecie, o co chodzi, to jest kolor Sensation, ale czy jakoś tak. I ja tutaj wybrałam mój ulubiony kolor, czyli 175 Raspberry Diamonds. I ona już mi się naprawdę kończy i chyba niestety te z różowym są wycofane. Jeżeli coś wiecie, to dajcie mi znać. Jest to prześliczna, delikatna czerwień, która wygląda bardzo naturalnie na ustach, która naprawdę jest bardzo taka stylowa, bardzo dyskretna i pasuje do każdego makijażu. Te pomadki mają super trwałość, super poziom nawilżenia. Jeżeli chodzi o super trwałość, czyli mam na myśli takie zwykłe kremowe pomadki, bo nie lubię pomadek długotrwałych. I naprawdę warto z niej skorzystać. Tym bardziej, że ona posiada drobne drobinki, czyli takie małe brokatki. I wiem, większość ludzi nie lubi takich świecidełek w pomadkach, ale akurat u mnie się bardzo sprawdzają. I bardzo je lubię, bardzo fajnie rozświetlają twarz. I jestem mega fanką tych pomadek, mam więcej z tej serii, ale to jest mój ulubiony kolor i gorąco Wam polecam. Następnym wielkim ulubieńcem w moich pomadkach jest seria z Avon Ultra Color. To jest akurat limitowanka z serii Hollywood, ale ogólnie wszystkie pomadki z serii Ultra Color są naprawdę, naprawdę super. One są właśnie w takich kwadratowych opakowaniach. Ja tu mam kolor Scarlet Glamour. Jest to taki nudziak ze złotymi drobinkami, który naprawdę super wygląda na ustach i który bardzo fajnie pielęgnuje do usta, nie wysusza, ochrania przed wiatrem, przed zimnem. I baza kolorów w tej serii jest naprawdę duża. Pojawiają się wśród nich edycje specjalne, jak możecie widzieć, na przykład ta, czy też ta moja ulubiona na Dzień Kobiet. Pojawiają się również edycje, które są totalnie matowe, które są na przykład bardzo intensywne, nudziakowe itd., itd. Nawilżające. Dlatego warto się zainteresować pomadkami z Avon serii Ultra Color i gorąco Wam je polecam. Ostatnim moim ulubieńcem jest moje małe odkrycie. Jest to pomadka z Catrice z tej srebrnej serii. Jest to kolor 130 Brightest Loves Brightest. Nie wiem, co sami zobaczcie. Mam nadzieję, że to sfokusuje. Ja Wam jeszcze tutaj na dole napiszę na kolor. Ale ważny jest też numer 130. Jest to bardzo, bardzo intensywna czerwień, która jest bardzo ciemna,
ale bardzo chłodna i która naprawdę wygląda super na ustach. Co prawda, tu teraz mam inną czerwoną pomadkę, ale bardzo lubię ten produkt i musiałam wyhamować z jego używania, bo chyba bym ją zużyła w pół roku albo nawet szybciej, jakbym po prostu tak co chwilę ją używała. Jest troszeczkę niewydajna, bo jest bardzo kremowa, ale jest bardzo komfortowa w noszeniu. Nie wysusza, przepięknie się utrzymuje, kolor jest naprawdę intensywny, nie rozmazuje się właśnie przy tym, że jest taka mocna i taka kremowa, dlatego gorąco Wam polecam. Pierwszym produktem, który naprawdę mi się sprawdził w tym roku, jest to szampon Head & Shoulders mentolowy. Włosy fantastycznie odświeża, fantastycznie odświeża skórę głowy. Po jego użyciu włosy się nie plączą, są miękkie, lejące, bardzo ładnie wyglądają. W dodatku likwidują problem nadmiernego przytłuszczania się włosów i można dużo rzadziej myć głowę, co jest naprawdę wygodne. Jedynym jego minusem przy stosowaniu w zimie jest to, że jest tam aż zimno w głowę. W lecie jest to fajne uczucie, w zimie może niekoniecznie, ale zawsze kiedy chcę mieć fajnie wyglądające włosy, na przykład na jakieś większe wyjście, korzystam z tego szamponu, bo wiem, że po nim włosy mi się fajnie ułożą, będą naprawdę przyjemne i dobrze odświeżone. Tak samo jeżeli użyłam jakiegoś produktu do włosów, to wiem, że on mi wszystko właśnie zmyje z ich powierzchni. Dlatego gorąco Wam polecam, jeżeli macie problem z przytłuszczającymi się włosami. Kolejnym moim ulubieńcem jest szampon Batiste. Ja tutaj mam akurat tę serię Flower, ale ogólnie polecam Wam szampony właśnie suche z Batiste. Super się sprawdzają, są bardzo wydajne, fajnie odświeżają włosy. Słyszałam, że podobne przy nadmiernym stosowaniu mogą powodować jakieś problemy z wypadaniem. Ja tego u siebie nie zauważyłam, ale staram się jak najrzadziej korzystać z tego typu produktów. Ale jak czasami wiemy, czasami mamy sytuacje alarmowe i trzeba użyć. Dlatego jeżeli szukacie dobrego, suchego szamponu, to polecam Wam ten z Batiste. Nie miałam szczęścia do używek w tym roku. Pokażę Wam tylko odżywkę bez spłukiwania z Avonu. Jest to ta odżywka Instant Repair 7. Fajnie się sprawdza, bardzo nie obciąża włosów, super je odżywia. Dzięki jej używaniu przestały mi one wypadać, co było dość dużym moim problemem na początku roku. O dziwo, zanim zaczęłam stosować suche szampony. Dlatego nie łączę się tutaj tego. I jeżeli szukacie czegoś, czego nie trzeba spłukiwać i co bardzo mnie obciąża ich, to polecam Wam tą odżywkę. Kolejnym moim ulubieńcem pielęgnacyjnym jest antyperspirant w kulce z Nivea. Jest to Dry Comfort Plus i właśnie go skończyłam. Jestem z siebie bardzo dumna, ale jestem pod wrażeniem, na ile on mi starczył, bo używałam go rok i to jest niesamowite. Jest on naprawdę super produktem. Dlaczego? Ja ogólnie bardzo często miałam problem z antyperspirantami, taki, że mimo, że nie jestem alergikiem, często mnie one uczulały i skóra była podrażniona, spędziała i to nie było przyjemne uczucie. A akurat produkty Nivea sprawdzały mi się w tej kwestii naprawdę niesamowicie. Dlatego ten był tak super wydajny, to już robi swoje. I naprawdę zapewnia mi on duży komfort, dużą czystość, świeżość. Dlatego jeżeli szukacie naprawdę fajnych antyperspirantów, zwróćcie uwagę na te z Nivei. Może nie są one tak super silne jak na przykład Rexony, ale też są dużo bardziej przyjemne dla ciała. Dlatego gorąco Wam polecam. Wśród moich ulubieńców nie znalazły się żadne kremy. W tym roku nie znalazłam jakichś super fajnych kremów. Lubię ogólnie kremy pod oczy z Flosleku, ale nie są to żadne super perełki, żebym Wam je mogła pokazać. Dlatego chciałabym Wam pokazać tylko i wyłącznie skrób do twarzy. Przepraszam, że jest to już zużyty skrób, ale innego pakowania nie mam, jak to jest Denka. Jest to skrób z minerałami z Morza Martwego. I jest to skrób gruboziarnisty. Mimo to nie podrażnia skóry, fantastycznie ją oczyszcza, fantastycznie o nią dba. Skóra jest mięciutka, delikatna, dobrze oczyszczona, świeża i zdrowa. Fajnie mi się sprawdzał i dlatego polecam Wam skróby i w ogóle samą serię Planet Spa. To są naprawdę dobre produkty do pielęgnacji. Polecam Wam również krem do rąk z EOS. Ja mam tutaj zapachu świeżych kwiatów. Bardzo fajny produkt do torebki, bo jest malutki, leciutki. Fajny krem, naturalny, który mi się super sprawdza. Jedynym minusem jest to opakowanie, bo niestety
Przy końcówce produktu trudno się wydobywa, ale naprawdę polecam Wam produkty iOS. Również balsam do ust z iOS znalazł się w moich ulubieńcach roku. Jest to super produkt, bardzo naturalny, bardzo dobrze nawilżający. Teraz produkty iOS są dostępne w drogeriach Douglas i to jest potwierdzona informacja, bo są również na stronie. Na stronie do tej pory są tylko balsamy do ust, mam nadzieję, że kremy również wejdą. Piękny zapach, naturalny skład, super nawilżenie, super dbanie o nasze usta. Jeżeli szukacie dobrego produktu, to polecam wydać troszeczkę więcej, ale mieć pewność, że mamy naturalny produkt, że ten produkt nam nawilża usta, a nie tylko nadaje nam warstwę wazeliny, która wcale nie działa na usta dobrze. Dlatego polecam Wam iOS. Jako ulubieńca roku z balsamów do ust polecam Wam również balsam z Perfekty Soft Lips o zapachu miętowym. Jest on naprawdę rewelacyjny. Fantastycznie nawilża usta, fantastycznie je odżywia, fantastycznie chłodzi. Jest efekt mrowienia, jeżeli ktoś tego nie lubi, to tutaj uprzedzam. I jest to bardzo fajny zamiennik iOS. Jest troszeczkę tańszy, bo kosztuje między 10 a 15 zł. Zależy, jaka jest promocja w Rossmanie. I właśnie, jest bardzo dobrze dostępny, bo znajdziemy go w każdym Rossmanie, w każdym Hebe, chyba w każdej Naturze, tak naprawdę w każdej drogerii. Dlatego, jeżeli nie chcecie wydawać tak dużo na balsam jak na ten z iOS, to polecam Wam gorąco ten z Perfekty. Ostatnim ulubieńcem w tym roku są perfumy. I myślę tutaj o perfumach z Avonu, Spotlight. To jest mój ukochany zapach. W tej chwili niedostępny w ofercie. Ja mam jego spory zapas w domu, bo tutaj pół tej buteleczki jeszcze jedną. Mam nadzieję, że wróci do oferty, bo inaczej to będzie jakaś tragedia. Uwielbiam te perfumy. Są naprawdę świeże, naprawdę fajne. Naprawdę takie rzeźkie, nieobciążające. Nadają się i na dzień, i na wieczór. Fantastycznie sprawdzają się w lecie przy upałach, bo przez to, że ten zapach jest taki delikatny, nie waży nam się na skórze, nie jest nieprzyjemny w czasie upałów, ale pachniemy naprawdę fajnie, świeżo, letnio, cytrusowo. Ich może wytrzymałość nie jest super jakaś powalająca, ale ja bardzo lubię ten zapach, poprawia mi on humor i niewątpliwie jest to zapach tego roku. To już by było wszystko w tych ulubieńcach. Wiem, film wyszedł mi naprawdę bardzo długi i chciałabym Was za to bardzo przeprosić, ale zależało mi na tym, żeby pokazać Wam wszystkie te perełki w jednym materiale. Jeżeli on będzie naprawdę bardzo długi, to być może podzielę go na dwie części, ale mam nadzieję, że nie będzie to konieczne. W tej chwili bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Widzimy się jutro, trzymajcie się, cześć!